Rejestrując się w platformie gamerhash.co, twój komputer będzie dla ciebie zarabiał. Zarobione środki wymienisz w sklepie internetowym. Zacznij już dziś zarabiać na mocy obliczeniowej swojego komputera. Siemaneczko, z tej strony Mitrok, zapraszam was przeserdecznie na kolejny odcinek na moim kanale. W dzisiejszym odcinku widzimy się po raz kolejny w Assassin's Creed Odyssey. W poprzednim odcinku kończyliśmy tutaj tych przydupasów, członków czcicieli. W dzisiejszym odcinku mam plan skończyć wszystkie tutaj zadania fabularne, jakie mi zostały. Mam do zakończenia tutaj trzy zadania z cienia, w którym to mam wyeliminować tylko po jednym członku, jak i ulepszyć włócznie na maksymalny poziom. I też zobaczymy, kto się kryje pod postacią ducha kosmosa. Na razie odkryjemy sobie lokalizację może mędrca z drzewka Herosi Czcicieli. Zobaczymy, kto to tam się czai za tym. Past, present and future. Kneel to the cultists of cosmos. Ale zajebiście wygląda. Chciałbym mieć jego hełm. The cult of cosmos will burn the old world to ashes and build a new. Czyż jej nie widziałem? Skądś każe mi Jocasta? A nie jestem pewny skąd. Those that do not fear cosmos can learn to breathe beneath the waves. Okej. No, już chciałem odkryć wszystkich, bo myślałem, że będą niektórzy koło siebie. A, nie mogę takich zobaczyć chyba. Oznaczmy może sobie najpierw tego pana Ezekiega zwanego legendą. Wydaje się być kurczę potężnym przeciwnikiem. Gdzie on może się czaić? Tutaj? No dobra. Czy naprawdę to jest tak, to jest teren zastrzeżony, no dobra. A w ogóle jak wygląda ten nasz ekwipunek? Kurczę, no ładnie, tylko że mi się taki ekwipunek kojarzy bardziej z Xerxesem, można by powiedzieć. Nie wiem, czy dobrze mi się wydaje, ale możliwe, że to jest, nie wiem, jakiś taki jego ekwipunek. Opuszczona wieża strasznicza. I tam spróbujemy zabić tego gościa. Mam nadzieję, że nie będzie obkrążony jakąś armią przeciwników, bo kurczę wygląda na takiego, który no potrafi na hita zabić. Nie wiem czego czaszkę ma kurczę na hełmie, ale pewnie jakiegoś dużego zwierzaka. Kurczę, on jedzie gdzieś? Wydaje mi się, że chyba jedzie na jakimś koniu, więc spróbujemy go dogonić. Nie wiem zbytnio ile mam adrenaliny, ale wydaje mi się, że chyba zero. Bo na tamtego niedźwiadka smartowałem tamtą ulepszoną strzał w poprzednim odcinku. Więc zobaczymy. Mam nadzieję, że to się kurczę uda dzisiaj zrobić. Nie wiem ile czasu mi niestety zajmą ci wszyscy czciciele do zabójstwa. Jak i też muszę sobie kurczę przypomnieć lokalizację, gdzie mogę ulepszyć sobie naszą włócznię. Bo jednak tego kurczę nie pamiętam. Naprawdę z niedźwiedziem sobie chodzi? Czy ja będę mógł go... Nie mogę go skrytobójstwem wykończyć. Ale możemy go niby tak pokiereszować trochę. Tylko że kurczę zero obrażeń mu zadaje. Jeszcze jakieś przeklęte bomby rzuca, no to też ciekawe. Na szczęście walczy już z tymi psami, więc na szczęście nimi nie muszę się przejmować. Kurczę, przyjął wszystkie obrażenia zamiast tamtego niedźwiadka jeszcze. A spróbujemy go może jakoś na pressing wykończyć. Włócznia wydaje mi się być zajebistym pomysłem. Też ciekawe, że on sobie... O kurde, ile mi zabrał życia! Że on sobie tak normalnie chodzi po świecie. Bez problemu w ogóle. O kurcze, dobra. Może czwórka, będzie lepsza. No fajne podcięcie. I takie wykończenie, zajebiście. No, patrząc na to, że ja mam 56 poziom, a ci wszyscy czciciele maksymalnie tam 52 z tego co patrzyłem. To jest kurczę dość kontrowersyjne, jakie obrażenia potrafią nam zadać. Niby nie ma jakiegoś wykoksanego setu ani tych wszystkich grawerunków, ale tak, to jest kurczę posrane. Jakie niektórzy obrażenia robią. Na tych wolę nie marnować. O właśnie, mam dużo adrenaliny. No to dobrze. Właśnie na tych przeciwników nie chciałem marnować adrenaliny, a ten taki mocniejszy strzał. Więc możemy sobie właśnie ich normalnie wykończyć. Potwierdzimy zabójstwo tego pana zwanego legendą. I zobaczymy, gdzie dalej będą ci kolejni czciciele? Pies mnie zaatakował? Czy co? Możliwe, że tak. Maczuga Tyfona. Jeszcze jakieś tam tropy na najemników, którzy mnie nie interesują. Gzekio zgładzony. Kurczę, no na mapie chyba nie mam ich pokazanych. No raczej nie, to już wolę sobie zrobić tak. Może teraz tą Jocastę. Nie będzie to taki głupi pomysł. Gdzie ona teraz się czai?
O, tu! Na Chios? Ciekawe. Spróbuję może sobie trochę odjechać, aby być w stanie użyć szybkiej podróży, bo nie chcę się naprawdę takiego kawału tam jechać. Do, no znowu? Dostałem kolejne takie powiadomienie dźwiękowe, że coś tutaj się stało. Zadanie ukończone, Harosi Czcicieli. 105 tysięcy expa. Bardzo dobrze, czyli po zabójstwie Yokasy dostaniemy wyższy poziom. Bardzo dobrze. Czyli naprawdę jeszcze nie? Chyba, że jestem na koniu, to przez to. Nie, tam mamy dalej znaczek tego wilka pokazanego. To chyba może być to. Zrobimy może zapis gry. Nie chcę tutaj, kurczę, stracić tego wszystkiego. No w sumie pół godziny gry bym stracił, ale to i tak jest dość sporo, patrząc na to, jak mało czasu zajmą ci członkowie tego zgromadzenia. Synchronizacja. Na początku się nie spodziewałem, że kurczę będę robić tych wszystkich czcicieli, a potem jak grałem sobie w Valhalle, tak sobie to wszystko powoli odkrywałem, robiłem i potem, że nagrałem 189 filmików i tyle kurczę tam godzin włożyłem, to znam, że kurczę dokończymy tutaj. Jak mi się tam pamiętało, że brakowało mi tam niewielu czcicieli, a uznałem, że kurczę byłoby fajnie też tutaj zaliczyć jakiś wątek na 100%. Tak, spróbujemy skończyć ten wątek fabularny. Mam nadzieję, że tutaj dołem dam radę dojechać. Ale według mnie lepiej ci członkowie byli zrobieni w Valhalla, bo jednak mieliśmy taką kurczę fajną spowiedź i w ogóle tak są z tymi zalotami, tak było. Tutaj to niby mamy tak jakby jakąś tam kwestię, gdy odkryjemy czciciela pokazaną, ale to jednak kurczę to nie jest to samo co w Valhalla, no bo w Valhalla to robił według mnie robotę dużą. A tutaj zobaczymy, czy duch kosmosa to też będzie takie kurczę duże zaskoczenie. Spróbowałbym może tą Yokasę jakoś tak bardziej od boku zaskoczyć, bo tutaj wskoczyło mi powiadomienie, że właśnie to są ruiny, w którym mamy przeciwników. No ona chyba nawet nie jest na tych ruinach tutaj osadzona. Spróbuję do niej jakoś tak po boku przejść. Może kurczę wskoczy to łatwo. Byłoby bardzo dobrze. Zobaczymy. I to już jest 103 filmik z Odyssey, a łącznie z Assassin's Creed Odyssey 105, więc niezły wynik, tak szczerze. Patrząc na porównanie godzinne z Valhallą. Naprawdę go zabiłem. Ja go nie chciałem, kurczę, chciałem tą typiarę, Yokasę ze straną. Szkoda, że nie mam kurczę kopniaka spartańskiego, to bym ją zrzucił i byłoby jeszcze lepiej. To od razu by ją zabiło to. Okej, okay, ten hitek był niezły. Spróbujemy sobie zachować trochę adrenaliny na ostatniego członka. Chociaż w sumie na ducha też będzie trzeba chyba zostawić trochę. Bo byłby pan problem. Tamten Gniewaresa tak trochę przez pomyłkę wypuściłem, bo pamiętało mi się z Valhalla, że pod trójką niekiedy miałem kopniak Tyra, czy jak on tam się już nazywał. Dobra. Czy ona była tak jakby z tyłu tych ruin, więc w porządku. Przynajmniej nie musiałem z tamtymi jakimiś tam członkami czyścieli walczyć i tak dalej. Tylko akurat ją i tyle. Kostura Skulapa. Czy ja już tutaj nie byłem? Wydaje mi się, że ja na pewno tutaj byłem. Albo jednak nie. Wydaje mi się, że chyba byłem w bardzo podobnej lokalizacji, gdzie musieliśmy się udać, aby dostać włócznię, która była w stanie skrzywdzić meduzę? Czy coś takiego? No, i tam akurat pasuje, że dostałem poziom w górę. Więc teraz tak, czciciele. No i został pan Hydra. On będzie na morzu, niestety. Jeszcze zobaczymy tutaj może zdolności. Nie chcę tutaj sobie ulepszać akurat tych punktów. Wolę sobie dać je w obrażenie od łow, czyli dodatkowy perk. Teraz tak, mapa. Jak to tutaj to wygląda? O, tutaj jest. Kurczę, trochę daleko. To weźmiemy od razu drogę do portu. Spróbujemy tam wezwać Adresty i miejmy nadzieję, że kurczę ten pan czciciel nie będzie jakoś mocno wymagający. A powiem, że kurczę, ten secik nieśmiertelnego wydaje się być bardzo fajnym pomysłem. Chciałem w tej walce właśnie zostać trafiony, ale uznałem, że kurczę, jakby ten secik nie zadziałał, to byłby pan problem, żeby tutaj się cofać i tak dalej, to wszystko powtarzać. Więc spróbujemy może przy jakiejś innej, najbliższej okazji to zrobić.
Teraz to musiałbym tutaj, kurczę, znowu zaznaczyć stronnego członka. Gdzie on jest? Tutaj, okej, okay. Już myślałem, że mi zniknął z mapy. A to dopiero by było przykre. 4 km muszę tam jechać. O nie, tego nie chciałem. Właśnie nigdy ja w tym skowku niczego nie przechowywałem. Tam chyba możemy, nie wiem, odłożyć drachmy, surowce i tak dalej. Powinien, żeby sobie odłożyć te surowce, aby móc na przykład w przyszłości sobie ulepszyć łódkę i mieć taki, może być, że schowek, że zabezpieczamy surowce, po prostu tyle. 4 km. No dobra, jak już tam dopłynę. Złota włócznia? No ciekawe, że tak na środku morza sobie leżała. Na szczęście już prawie dopływamy. Zostało ponad 800 metrów. Mam nadzieję, że tamten statek obok mnie nie zaatakuje. To jest chyba jakiś tam statek, nie wiem, piratów czy kogoś innego, ale chyba nie Sparty. No to jest, to są raczej piraci. No tutaj może być akurat, kurczę, problem z tymi przeciwnikami, więc spróbujemy może najpierw tego czciciela zabić, a potem to będziemy jakoś możliwe, że uciekać, albo nie wiem co zrobimy, bo oni raczej się przyłączą do tego całego pojedynku. Spróbujemy może jakoś tymi podpalonymi strzałami atakować, tylko czy teraz to damy radę podpalić? Chyba nie. Poczekasz, nam się odnowi wytrzymałość. Spróbujemy się wydupcyć w ten statek. To powinno sporo obrażenia zadać. O nie, dobra, już jesteśmy wykrywani. Jest nieciekawie. Bardzo nieciekawie. Robimy tak i full rura do przodu. O, dużo obrażenia co mi zadało. Dobra, teraz robimy jakoś tak. O nie, 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 nie. Tutaj coś tam im zadałem. Nie jest źle. No podpalimy to dzisiaj, czy jak to ma wyglądać, kurczę? No, dam radę ich trafić. Niby tak, wiecie się. No strzelajcie, rzecz. Dobra, poszło. Okej. Nawrotka, nawrotka, nawrotka. Dobra, kryjemy się. Nie jest źle. 30% życia mu chyba zostało. Dobra, nie trafili niczym. Chyba, że tam ewentualnie idą seryjką tylko. Dobra, wdupcymy się w niego. No strzelajcie, rzecz. Co jest? O co tam chodziło? Dobra, zajebiście, mamy to. Idzieczka. Ksypos Gorgony. Jakiś mieczyk, sztylecik i bardzo dużo drewna i surowców. Pogoję może egejskiego zrobiony. Szepty ducha do Hydry. Trop do czasu czciciela. A wygra warunek. Czasem na ogłoszenie przy trafieniu wręcz 5%. No tutaj mam akurat plan. Nowy początek. Śledź zadanie. Czyli tak po zabiciu praktycznie we wszystkich dostajemy zadanie na... No, ducha, czyli w przypadku Walhalli na ojczulkę. Tak jak tam mieliśmy zadanie ubogi towarzysz broni, czyli imię, a w zasadzie pseudonim, którym się podpisywał informator, tak tutaj mamy nowy początek. Ciekawe. Dobra, chyba już jesteśmy na tyle daleko. Był zapis gry, to bardzo dobrze. Tak, czciciel, mamy wszystko zrobione, możemy odkryć tożsamość. Duch jest kłamcą, jest kobietą. Planował śmierć Peryklesa, kontroluje obie strony konfliktu, tęskni za wolnością, planuje ogłoszenie nowej epoki, używa wiary do swoich manipulacji i kontroluje politykę w Atenach. You've seen it yourself. The future belongs to us now. Old gods and new be praised. Czy ona przypadkiem nie była na początku gry w pewnym stopniu, gdzie doradzaliśmy się jej, gdzie mamy płynąć, żeby odszukać naszą matkę? Wydaje mi się, że to chyba właśnie była ona. No, Aspazja, córka potężnego Axiochiusa z Miletu, doszła do władzy i bogactwa w najmniej spodziewanym sposobie, zakując się. A nawet gdy rządziła i Peryklesem, i sercami, i umysłami wszystkich Ateńczyków, wciąż było jej mało. Jej ambicje nie znały umiaru. Chciała wiedzieć wszystko i rządzić wszystkim. Nie interesowało ją nic innego. Zadania. Co my tutaj mamy? Wejść do krywki czcicieli kosmosa. Dostaniemy tak, ten taki diadem do tego całego zestawu półboga. Bardzo dobrze. I ulepszy włócznie. Teraz tak, 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 tak. Sobie tutaj zrobić mapa.
kryjówka czcicieli kosmosa. Tutaj naprawdę? W Fokidzie? Centralnie pod naszym nosem? Gdzie ja wcześniej na tej lokalizacji widziałem? Od czasu, kiedy ostatni raz grałem w Odyseję, po skończeniu gry w 100. odcinku, to minęło chyba z 3 miesiące. Więc kurczę, wszystkiego nie pamiętam, ale aż tak blisko to wszystko było? Tak, to było, tak, dobrze pamiętam, to było w misji fabularnej, gdzie wchodziliśmy chyba z Barnabasem, albo nie, Herodotem, chyba z Herodotem tutaj rozmawialiśmy, wzięliśmy strój i weszliśmy tam do środka i tam poznaliśmy mniej więcej, o co chodzi z czcicielami, jak dostałem tutaj tak jakby samouczek posługiwania się tym ekwipunkiem czcicieli. No dobra, zobaczymy. Kurczę, co nam powie Aspazija. Weźmy pochodnie. No jest tutaj trochę, kurczę, mroczno. Co tutaj robi nasza matka? Okej, to jest bardzo niepokojące. Alexios, it was never supposed to be like this. Decades ago, a group of people gathered together to uphold a theory which they believed could control the universe. That the world functioned in equal parts, order and disorder. But some fell lovingly into the wicked arms of chaos. And the cult of Cosmos was born. They abused their power, casting the Greek world into eternal war. One you were created to stop. In destroying the cult, you have done what I could not. You are a hero, but this imbalance comes with a price, my child. For without chaos, there is supreme order, a loss of progression and freedom. But there is still hope. Hope in you. Hope in the future you will bring. We must fix the mistakes of the past. Use the staff. Repair the rift in the universe. The world depends on you, Alexios. You need to be the hero again. To było zajebiste. O kurde, ale się cieszę, że zacząłem robić tych czcicieli tutaj. A to Bero to chyba zabrała Layla, tak mi się wydaje. So, you've seen it too then. It's beautiful, isn't it? What are you doing here? You killed the last member of the cult. Well, just about. What? It's true. I was their leader, but only for a moment, it seemed. When your sister came along, it changed everything we were aiming for. I thought Deimos was on your side. Not in the way we hoped. As you know, she's impossible to control. She worked her way to the helm, and then she held even more sway than I did. You agreed with them? The fucking cult? The powers that be in the Greek world weren't doing things the right way. The cult just wanted a clean slate. By way of corruption? Dirty drachmi? They killed people in a war they made themselves! Fueling war was one of the methods, yes. But it was controlled. Until suddenly it wasn't. And then I didn't like what we were doing anymore. Malaka. So you're after us? Not you, your bloodline. People like Leonidas, like you, have always posed a threat. Then we met and you surprised me. You were nothing like Deimos. Why not just use me? I was in the palm of your hand. You made me optimistic that you could help me bring down the cult that had become so corrupt. And you did, albeit unknowingly.
You're all the same. Selfish and fucking destructive. It was different in the beginning. It wasn't about destruction. It was about redirection. I just don't understand. What about this pyramid? How does it work? Why does the cult have it? I've been trying to figure out all of that myself. It's as much of a mystery to you as it is to me. This pyramid has been worshipped by the cult for decades, and we have used it to replace the Oracle of Delphi, the most trusted person in all the Greek world. Using the people's reliance on a pantheon of dead gods would help to reshape humanity in our favor. The pyramid holds a mysterious power to see into time, but only certain people can activate it. People like Deimos, and the ones in your bloodline. But you've seen something, too. I don't know how or why, but it did show me something. What did you see? I saw you. In the vision, you destroyed the pyramid and you destroyed the cult. I saw what would come after. After the cult? We will be replaced by a new kind of order. Control under the reign of a philosopher king. There would be a movement away from the old gods toward rational society, built in a kingdom by the people, for the people. And I must find someone to lead them. But I couldn't achieve any of this with the cult and their chaotic regime. So I let them carry out their plans and let the time of the cult of Cosmos come to an end on its own. Wait, did Pericles know? I wanted to protect him, so I kept him in the dark. He would have had his own opinions, but he was never supposed to die. That is the truth. He trusted you, and in the end, you didn't protect him. Maybe he'd be alive if you'd stop them. Gods know I would have if I could. When Deimos killed him, I knew the original cause was lost. I had to retreat. So, what happens now? We shift focus. We steer towards a new republic under one supreme rule. A dream I'll make reality. But it is still a dream. One that isn't realistic. Abandon what you know and just imagine. Forget democracy. No more blue and red. Just citizens working for a greater good. This is crazy. It won't work, Aspasia. It didn't work. It's not crazy. It's enlightened. Once people in Athens get wind of this, they'll come to know they've wanted it all along. Even you. I'm not sure. You've spent your whole life thinking for yourself. Let go. What I plan will require you to trust me. Come with me. This future's not a dream. I can't let you do this. You've caused so much damage. You destroyed the Greek world! You've proven you have no understanding of what we're doing. I misjudged you. So did I. Okej! Ciekawe. Okej, czyli na Hita ją zabiłem. No, w porządku. I can weather any storm. Jestem maskowani czciciele. Pewnie za zabójstwo albo ducha, albo wszystkich członków czcicieli. No powiem, że to było bardzo fajne. Bardzo mi się podobało. I dlatego mieliśmy dodatkową misyjkę, tak jak przeczuwałem. Wydaje mi się, że Aspazia mówiła o królu Alfredzie, bo jednak mówiła król myśliciel, jakiś nowy rząd. A, już tam nie wejdę, no okej. Okay. Diadem Aspazii. Jest to jakaś tam statua świnki, nowy początek, zadanie ukończone. Nic więcej nie można zrobić, jak tylko udać się do ulepszenia włóczni. A jeszcze zobaczymy tutaj ekwipunek, jak teraz ten diadem wygląda. Użyj zestawu. A to jest zestaw... Tak, to jest zestaw półboski, no i zajebiście. Dlatego nie wiedziałem, skąd mogę skołować tą górę. No i fajnie. Więc teraz musimy się udać jedynie do Andros, gdzie to mamy do ulepszenia starożytnej kuśni naszą włócznię na maksymalny, czyli 6 poziom. Za czym idzie oczywiście odblokowanie kolejnych poziomów naszych umiejętności, dodatkowego zdrowia, obrażeń i chyba tyle.
A powiem, że nie spodziewałem się tak fajnego filmiku, wprowadzenia. Może pojrzę dalej w ten świat. Ale to było według mnie, no, bardzo fajne. Też taka dość mocna pogadanka polityczna. Na pewnym stopniu polityczna, polityczno-filozoficzna, tak jak to było w Valhalla z królem Alfredem, ale no, bardzo mi to pasuje. Ciekaw jestem, gdzie w Originie, bo jeszcze w Origina nie grałem, bo dodatki w Valhalla muszę przejść, bo niebezpiecznie oczywiście kupowałem, a tak to potem sobie może w Origina pogram, bo jednak kurczę, jak kupiłem, to trzeba też przejść. Ach, dawno mi tutaj nie było, no zobaczymy, jak tutaj to wyjdzie. Pamiętam za pierwszym raz, jak tutaj byłem, jak to robiło kurczę wrażenie. Ach, interakcja. Ostatnia misja fabularna, jak nam została. Już nie ma nic więcej do roboty. Przywrócone dziedzictwo, odblokowano osiągnięcie. Zadanie ukończone, ulepsz włócznie. 44 tysiące expa. Włócznia została ulepszona, elegancko. I co teraz? Teraz chyba już nic nie zostało. Więc tak, Odyseja, wszystko porobione. Wszystkie zadania, to co mi tutaj zostało. No, jakieś tam cele, kontrakty, to mnie akurat nie interesuje, że tak powiem. I tutaj w ekwipunku, nie, to się tak nie patrzyło, to się patrzyło chyba zdolności. I tutaj tak. Poziom 6x6. Dodatkowe zdrowie, za zużycie punktów adrenaliny. O, dodatkowy pasek adrenaliny nam chyba wskoczył. Jak i tutaj opcja pewnie ulepszenie dalej postaci. Więc no, zrobiłem wszystko tak jak chciałem. Wszyscy czciciele, ulepszony poziom broni, 100% fabuły, aktywności poboczne, misje i tak dalej, takie duperele, o których mówiłem wcześniej na podsumowaniu w setnym odcinku. Są wykonane. W Valhalla spędziłem więcej czasu, ale w Odyssey kurczę też dobrze się bawiłem. Szczerze nie chciałem się kurczę wracać do Odyssey i robić tych wszystkich członków czcicieli, bo jednak to wydawało mi się być nudne. A jednak kurczę bardzo fajne, tego też przydatne, bo tak dostaliśmy dodatkowe zadanie, feeling wprowadzający, w zasadzie wyjaśniający całą akcję. Więc według mnie kurczę opłacało się to robić. Ciekawe mnie, czy w Originie też tak będzie z tymi czcicielami, czy tam członkami innych zakonów. Ale to jest akurat bardzo fajna sprawa, bardzo mi się to podoba. Czy to było jakieś ciężkie do roboty? Nie. Niektóre rzeczy były wraz z aktywnościami pobocznymi, tak jak tymi polami bitwy, tutaj areną chyba. Jeszcze niektóre postacie z tego drzewa czcicieli w misjach pobocznych z wykrzyknikiem, inne w misjach fabularnych i akurat fajnie to wszystko powychodziło. Więc teraz definitywnie kończymy przygodę z Assassin's Creed Odyssey. Mam nadzieję, że się odcinek, jak i cała seria podobała. Dajmy go.